Cześć, witam Was w moim programie Dekoracje do Twojego domu. I dzisiaj zrobię taki malutki strojek dla tych, co nie mają za dużo miejsca, żeby postawić sobie wielkanocną mały strojek wielkanocny. Przeważnie każdy ma jakieś świeczniki, świeczki jakieś. Ja użyję dwóch kolorów, bo nie mam jednakowych. Też będzie fajnie wyglądało. I ozdobię, taki zrobię wianuszek z dyngusu. I właśnie Wam pokażę, jak się robi, bo już ten jeden zrobiłam, to brakuje mi tylko jeden. Przeziębiona. No i polega to na tym, żeby to przesunąć, żeby to wszystko ładnie związać. Tak trochę trzeba poplątać. Pozawijać dobrze. Można sobie też drucikiem pomóc. Mogę sobie drucikiem, kopiusz może tych gałązek trochę. Jeszcze nie wystarczy, jeszcze jedno chyba. Mocne. Teraz powinno być dobrze. I zwijamy. Teraz mam taki drucik. Trochę sobie tutaj pomogę. Związę, żeby mi trzymało lepiej. Nie będzie go tego drucika za bardzo widać, bo jest też taki kolor. Neutralny trochę. Szary. Tak całkiem ładnie nie musi wyglądać, no bo te gniazdka takie są. To gniazdko ma trochę przypominać wianuszek, ale mi się rozpala trochę. Jeszcze tu kawałek. Ostatni w tym miejscu. Świeczki jak zwykle mam, które kiedyś używałam i nie zużyłam do końca. Tu mam taką tasiemkę. Ona jest taka, nie wiem, taka, że pasuje do tych świeczników. Sobie i zawiążę z tej strony, z tyłu, a taki węzełek zwykły. On może być z tyłu, ale może być też z przodu, to jest obojętne. Też może tam być. Nie powinnam tego zakładać. Świeczka się będzie paliła, to wystarczy sobie przesuwać troszeczkę, żeby się nam nie podpaliła ta wstążeczka, ta siemka. Druga.
sam sposób co tą drugą świeczkę. Więcej końca, żeby też równe były. Teraz użyję zwykłych wykałaczek. Tutaj możemy sobie popchać, żeby nie było widać tego końca. Tak samo zrobimy z tą drugą cebulką. Kolejna. I to są moje dwie dekoracje dla tych, co nie mają miejsca. Мешкание.